Hej, tutaj Jessa, tak jak widzicie, wróciłam już do domu i mam dzisiaj dla Was haul z USA. Zanim jednak pokażę Wam, co udało mi się tym razem upolować w Stanach, chciałabym z Wami zagrać w grę, dokąd lecę. Dzisiaj jest środa, wylatuję w sobotę, także macie kilka dni, aby prawidłowo odpowiedzieć na właśnie moje pytanie, dokąd tym razem się wybieram. Proszę, abyście w komentarzach podawali tylko jedno miejsce. Pięć pierwszych prawidłowych odpowiedzi dostaję ode mnie pocztówkę z tego właśnie miejsca. Podpowiedzią jest to, że czeka mnie długa podróż. W komentarzach dalej możecie mi też zadawać pytania takie ogólne o podróży do USA, a na moim blogu możecie poczytać i dopatrzyć zdjęcia ze wszystkich innych podróży, które były w tym roku, czyli Chorwacja, Dubrownik, Hiszpania, Marbella, Nicea, Cannes, Monaco, Francja, Lazurowe Wybrzeże i tak dalej. To wszystko jest na moim blogu. Jeśli chcecie osobny filmik o tych właśnie podróżach, gdyż nie nagrywałam vlogów, też możecie mi o tym napisać w komentarzu, a teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do haulu z USA i zdradzę Wam kilka trików na to, jak możecie zakupy w USA robić taniej. Pierwszym sklepem jest sklep Sephora, w którym kupiłam kilka produktów. Między innymi kupiłam nowy róż marki Too Faced. Jest to takie serduszko. Odcień to Sparkling Bellini i jest to takie jakby ombre przechodzące z różowego do koloru pomarańczowego. Ten róż ma w sobie piękne drobinki złota, które super rozświetlają Wam twarz. Także używając tego produktu nie potrzebujecie już rozświetlacza, gdyż Wasza twarz wygląda na super rozświetloną i bardzo, bardzo świeżo. Cena tego produktu to $35 i powiem Wam szczerze, jak dla mnie to jest dużo, gdyż ja nie za bardzo interesuję się makijażem, nie za bardzo lubię się malować i tak dalej. Lubię jednak dobrze wyglądać, lubię kolor różowy i świecidełka, także ten produkt sprawdziłam sobie, będąc w USA i na koniec mojej podróży go kupiłam, bo jednak mnie do siebie przekonał, także każdemu mogę polecić ten oto róż. Kolejnym produktem jest produkt marki Sephora, czyli ich własnej marki. Jest to odcień Spicy Heat. I jest to bronzer i rozświetlacz w jednym. Fajne jest to, że ten bronzer właśnie nie ma tych drobinek złota, które ma rozświetlacz, tylko jest matowy. Drugim plusem jest to, że ja podróżując do kosmetyczki wrzucam jedno pudełko zamiast dwóch. Trzecim plusem jest cena. Kosztował ten produkt $19 i myślę, że za takie dwa w jednym to jest fajna cena i wydaje mi się, że ten produkt w Sephorze powinniście znaleźć też w Polsce. Sprawdziłam go podczas pobytu w USA i także mogę Wam go polecić. Ostatnim już produktem z Sephory jest szminka, która wygląda jak błyszczyk. Jest to odcień Lolita marki Kat Von D. Tak on się prezentuje. Jest to taki śliwkowy brąz z matowym wykończeniem. Jest to właśnie jedna z tych szminek błyszczyków, które nakładacie na usta i wtedy ona ciemnieje i robi się matowa. Jeśli użyjecie ją wraz z konturówką, Wasze usta od razu są bardziej pełniejsze i daje to taki efekt powiększenia ust, można by nawet powiedzieć. Cenowo $20 też wydawało mi się troszeczkę dużo, dlatego kupiłam tylko jeden odcień, ale ma super trwałość, nieważne co jecie, co pijecie, to przez dobre kilka godzin ten produkt trzyma się na Waszych ustach i także mogę Wam go bardzo polecić. Będąc w USA musiałam oczywiście kupić też nowego EOS-a. Jest to nowy smak grejpfrutowy i nowy taki design. Tutaj pierwszy trik, jak robić zakupy taniej w USA, który bardziej idzie do dziewczyn. Jeśli chcecie w USA kupić EOS-a, bardzo Wam polecam kupowanie EOS-a w supermarketach, takich jak Walmart albo Target. Nie kupujcie EOS-ów w drogeriach przy bardzo turystycznych miejscach, gdyż wtedy one kosztują około $6, a w właśnie normalnym supermarkecie, takim jak Walmart czy Target, za EOS-a płacicie połowę, czyli $3. Następnym sklepem jest sklep Bath & Body Works i tutaj dwie wskazówki, jak taniej robić zakupy w tym właśnie sklepie. Jeśli podróżujecie we dwójkę i chcecie kupić na przykład 3 produkty i Wasza koleżanka lub mama 3 produkty, to bardziej opłaca się te produkty kupić razem i wtedy rachunek podzielić przez 2, gdyż bardzo często w tych sklepach jest tak, że na przykład kupujecie 3, dostajecie 2 produkty lub 3 produkty za darmo, no i jest to oczywiście logiczne, że wtedy takie zakupy bardziej Wam się opłacają. A drugą wskazówką jest to, aby sprawdzić stronę internetową tego sklepu przed zakupami. Ja tak zrobiłam i na stronie znalazłam kod rabatowy na 20% zniżki na całe zakupy. Także za 6 produktów z tego sklepu zapłaciłam $35, a normalnie one tak kosztują około 14 za jeden produkt. Także bardzo dobra cena, takie zakupy mi się podobają. A więc tak, dwóch rzeczy tutaj nie mam, gdyż były to prezenty dla mojego chłopaka. Mam tutaj 4, które mi zostały i są to 2 mgiełki do ciała, które jakościowo są podobne do tych z Victoria's Secret. Pierwszą jest Japanese Cherry Blossom. Ten zapach przypomina mi świeże pranie z taką nutką czereśni. A drugi zapach jest moim ulubieńcem. Jest to najlepszy zapach, jaki kiedykolwiek udało mi się kupić, nie tylko w Bath & Body Works, ale także w Victoria's Secret i w ogóle gdzieś indziej. Jest to zapach A Thousand Wishes, który jest
bardzo słodki, bardzo dziewczęcy i mega cukierkowy. Także jeśli ktoś lubi takie właśnie zapachy, to polecam sobie w Bath & Body Works powąchać zapach A Thousand Wishes. Do tego kupiłam sobie także żel pod prysznic o tym samym zapachu i drugi żel pod prysznic Sweet Cranberry Rose, który jest już bardziej owocowy i bardziej świeży. To by było na tyle z Bath & Body Works, przechodzimy dalej. Ostatnia już dawka kosmetyków jest to oczywiście Victoria's Secret. Ja nie jestem zakupoholiczką. Ja ogólnie przy podróżowaniu nie za bardzo lubię chodzić na zakupy. Jeśli tak, to tylko po prezenty i jeśli lecę do USA, to oczywiście do Victoria's Secret, ale jakoś inaczej zakupy mnie nie kręcą. Moja koleżanka, z którą byłam w Stanach, jednak jest stuprocentową zakupoholiczką i to w sumie przez nią kupiłam tyle, ile kupiłam, bo normalnie nie wracam do domu z taką ilością rzeczy, gdy gdzieś podróżuję. A więc tak, Victoria's Secret też była promocja, 2 za $10, jeden produkt kosztuje normalnie 18, także znowu super promocja. Kupiłam 2 mgiełki, co jest dla mnie stosunkowo mało. Pierwsza to jest zapach Romantic Night i to jest zapach taki bardzo kobiecy, bardzo tajemniczy i bardzo ciężki. Jest słodki, ale ciężki, także tak jak sama nazwa wskazuje, Romantic Night, na wieczorowe wyjścia jak najbardziej idealny. Drugi niebieski to jest zapach Rush, który jest też bardzo słodki, z taką, mi się wydaje, waniliową nutą. Ja ogólnie nie lubię waniliowych zapachów, ale ten tak mi się spodobał, że zobaczcie, ile go już ubyło przez 2 tygodnie. I do tego właśnie kupiłam też 2 balsamy, także 2 za $10. Pierwszy to jest do mgiełki Romantic Night, a drugi to jest normalny Romantic, który już nie jest właśnie taki ciężki, jest bardziej lekki, bardziej owocowy i taki na co dzień. No a ten jest na noc, tak jak nazwa wskazuje. To już byłoby na tyle z kosmetyków. Przejdźmy może dalej, ale kontynuujmy ze sklepem Victoria's Secret. Tak jak zawsze kupiłam sobie bieliznę, której teraz nie będę Wam pokazywać. Była promocja 5 par majtek za $27,50. Normalnie jedna para kosztuje $14 do $18. Także bardzo dobra promocja. A tak to dalej kupiłam sobie taką oto bluzkę. Nie jest to Victoria's Secret, jest to tak jak widzicie pink. Jest to taka szara bluzka tutaj z białymi paskami. Tutaj z białym znaczkiem pink. Kosztowała ona $26,95. Ma długie rękawy i z tyłu ma jeszcze napis My day starts at noon pink. Czyli to jest taka bardziej koszulka, którą będę nosić po domu właśnie teraz fajnie, bo robi się zimno. Także długi rękaw jak najbardziej praktyczna. Kolejna piżama. Już z krótkim rękawkiem, też właśnie z kolekcji pink. Kosztowała tyle samo, $26,95. Jest to taka błękitna koszula nocna. Tutaj ma właśnie te takie rękawki w stylu college, z takimi też białymi paskami. Jest to krótka koszula nocna, na której pisze professional napper, czyli jak najbardziej do mnie pasuje. Tutaj po środku jest jeszcze znaczek pink. Bardzo mi się spodobała właśnie też przez to, że jest tutaj tak wycięta i u mnie w domu ogólnie jest bardzo ciepło, także będę ją nosić w domu, a tą drugą zabiorę do mojego chłopaka, gdyż u niego w domu jest zawsze mega zimno. I ostatnią już rzeczą jest to bluza. Ja ogólnie nie za bardzo noszę bluzy, zawsze bardziej takie właśnie koszule i bluzeczki. No ale zdecydowałam, że będziemy wracać do domu i będzie bardzo zimno. Miałam w sumie wszystkie ciuchy tylko letnie ze sobą, także potrzebowałam czegoś bardziej ciepłego, także czegoś bardziej wygodnego do samolotu i kupiłam sobie bluzę. To jest też pink, nie Victoria's Secret. Nie wiem dlaczego, ale ogólnie nie było w ogóle ciuchów z Victoria's Secret. W tamtym roku jak byłam, to były też właśnie wszystkie bluzy, piżamy i tak dalej z Victoria's Secret, a teraz nie było nic, było wszystko tylko z pink. No ale nic, jest to bluza szaro-biało różowa, tutaj też ma właśnie taki malutki tylko znaczek pink. Jest to bluza z kapturem, tutaj ma taki oto zamek i długie rękawy. Tutaj na dole ma, tak jak praktycznie każda bluza, taką kieszeń. Jest mega wygodna, mega ciepła i kosztowała $45, także no to już jest troszeczkę więcej, ale bardzo mi się spodobała i dlatego też musiała ze mną wrócić do domu. Następnym sklepem jest Forever 21 i w takich sklepach w USA warto zapytać się zawsze o zniżkę dla uczniów. To jest taki właśnie kolejny trik. Nawet jeśli nie widzicie plakatów ani żadnych tabliczek o tym, że jest taka zniżka, to warto się w tych sklepach zapytać, czy jest zniżka dla studentów lub uczniów. Wtedy po pokazaniu legitymacji dostajecie od 10 do 20% zniżki na Wasze zakupy. Ja w Forever 21 kupiłam sobie zwykły biały t-shirt, z tym, że jest on
krótszy niż wszystkie inne t-shirty, które mam. Kupiłam go sobie, powiem wam szczerze, tylko dlatego, aby nosić go w Los Angeles, jak idę gdzieś na plażę, żeby mi po prostu było wygodnie. Kosztował on $6 i wynosiłam go w Los Angeles. Teraz na razie będzie schowany do szafy na jakąś inną okazję. Drugą rzeczą, ostatnią rzeczą z Forever 21 jest sukienka, którą miałam na sobie, gdy szłam na homecoming. Też już się niektóre z was mnie pytały, skąd jest ta sukienka, a więc ta sukienka jest z Forever 21 i kosztowała $17, także jak naprawdę dobra cena na taką sukienkę. Jest to kolor w sumie taki sam jak moja szminka, taki śliwkowo-brązowy. Sukienka jest na ramionczkach, jest bardzo obcisła, tutaj ma taki ściągacz i jest to mini. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ta sukienka wygląda, zapraszam do vloga z Las Vegas, a na pewno zobaczycie też jakieś zdjęcie na Instagramie przy mojej nowej podróży, gdyż zabieram ją ze sobą. Inną rzeczą jest sukienka, którą kupiłam sobie na Melrose. Trik na Melrose jest taki, że w niektórych butikach dostajecie 10% zniżki, jeśli zaobserwujecie stronę tego sklepu na Instagramie lub na Facebooku. Powiem wam szczerze, że super sprawa, jeśli tylko mam polubić ich stronę na Facebooku i dostaję 10% na moje zakupy, I'm in. A więc tak, kupiłam sukienkę, którą może też znacie z Instagrama. Jest to sukienka na ramionczkach, czarna ze srebrną nitką, dlatego tak się mieni. Jest to mini, która teraz tutaj trochę wygląda jak taki worek, także jeśli chcecie zobaczyć, jak ta sukienka wygląda na mnie, to możecie właśnie wejść na Instagrama i tam znajdziecie zdjęcie, gdyż tą sukienkę miałam założoną z tym właśnie t-shirtem. Cena tej sukienki to $26, także nie jest ani droga, ani tania, taka okej cena jak za taką sukienkę. Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o ciuchy, są spodnie. Tak jak wiecie, ja ogólnie nie za bardzo lubię nosić dżinsy, gdyż uważam, że ciężko jest znaleźć dżinsy, które po pierwsze dobrze leżą, a po drugie są wygodne. Ja bardziej lubię sukienki i spodniczki nawet na jesień i na zimę. Mam, powiem szczerze, tylko jedną parę spodni, które tak naprawdę noszę, reszty w ogóle nie zakładam. I stwierdziłam, że może teraz na właśnie jesień, zimę przyda się jeszcze jedna para i kupiłam spodnie w sklepie Abercrombie & Fitch. Tak one wyglądają, z tyłu mają takie dwie kieszenie, jest to taki bardziej ciemny jeans z takimi jakby tutaj kleksami. Są to rurki z takim właśnie wykończeniem na dole i te spodnie w Niemczech w Abercrombie & Fitch kosztują €100. Ja wam powiem, że jak za jeansy to jest dużo, jak za damskie jeansy to jest naprawdę bardzo dużo. W USA one kosztowały chyba $88, były przecenione na $50, a przy kasie dostałyśmy jeszcze dodatkowe 15%, czyli za dżinsy, które w Niemczech normalnie kosztują €100, zapłaciłyśmy €35, super promocja, także polecam wam do USA właśnie zawsze sprawdzać, czy są różne promocje. Zakupy w Abercrombie & Fitch naprawdę bardziej opłacają się niż u nas w Europie. Ostatnią już rzeczą są buty. Buty, o których ja bym nie pomyślała, że sobie je kupię, gdyż powiem wam szczerze, one nigdy za bardzo mi się nie podobały. Wszystkie moje koleżanki, które te buty mają, mi mówiły, Jessa, to są najlepsze buty na zimę, są mega wygodne, są super ciepłe i myślę, że teraz już wiecie, o jakie buty chodzi. Są to UGG Australia, czyli buty Emu. Ja mam akurat takie szare, ta jest średnia długość z takim oto guzikiem. Oryginalne te buty, czyli UGG Australia, we Frankfurcie widziałam kilka dni temu za €220. I powiem szczerze, że ja bym sobie tych butów za €220 nigdy nie kupiła, bo jest to dla mnie jakaś kosmiczna cena. W USA te oto właśnie same buty kosztowały $190. Jest różnica, ale to jak dla mnie jest dalej dużo. Także ja wam polecam zawsze sprawdzać takie duże marki w różnych outletach w USA, bo tam znajdziecie fajne różne promocje. My tak zrobiłyśmy, byłyśmy w outlecie w USA w Las Vegas i te oto buty były przecenione na $114. Także $114, a €220... Duża różnica i dodatkowo miałyśmy jeszcze 25% zniżki. Tutaj kolejny trik, jak zdobyć 25% zniżki. My zapisałyśmy się do newslettera UGGBOOTS, czyli po prostu dostajecie na swój e-mail wiadomości o zniżkach, o promocjach, o nowych kolekcjach i tak dalej. Nie musicie tam podawać żadnego paszportu ani nic, tylko wasze imię, wasz e-mail, wasz wiek, kiedy macie urodziny. I to wszystko. 25% dostaje się, gdy ma się urodziny. My byłyśmy w USA we wrześniu, ja mam urodziny w czerwcu, moja koleżanka w kwietniu, także raczej takiego rabatu byśmy nie dostały, także stwierdziłyśmy, że po prostu podamy, że mamy urodziny we wrześniu. I tak zrobiłyśmy, wpisałyśmy, że urodziny mamy we wrześniu i po kilku dniach na naszą skrzynkę pocztową przyszedł e-mail z 25% zniżką na wszystkie buty UGGBOOTS. Nieważne, czy przecenione, czy nie, na każdą jedną parę było 25%.
20%. Także jak kupować taniej w Ameryce, po prostu zapiszcie się tam, oni mają różne kluby albo newslettery i tak dalej i wtedy praktycznie zawsze otrzymujecie od 5 do 25% zniżki w różnych przeróżnych sklepach, także zawsze warto się zapytać w sklepach, czy coś takiego mają, czy możecie się zapisać. I wtedy najlepiej jest podać, że macie urodziny akurat w tym miesiącu, w którym podróżujecie, bo wtedy dostaniecie jeszcze super rabat na urodziny. A więc tak, te buty kosztowały 114 dolarów, później miałyśmy jeszcze te 25%, także na koniec w przeliczeniu jedna para UGG Boots z Australia wyszła na 87 euro, co naprawdę już za oryginalną parę nie jest dużo. Porównanie 220 a 87 to jest bardzo duża różnica. I stwierdziłam, że wypróbuję, zobaczę, miałam je na sobie teraz tylko jeden raz i stwierdzam, że są bardzo ciepłe, że są super wygodne, także zobaczymy, jak będą się sprawować przez całą zimę i może jakoś w ulubieńcach stycznia lub lutego będę Wam mogła powiedzieć więcej i czy tak naprawdę są warte swojej ceny. To by było na tyle. W komentarzu chętnie możecie mi też napisać, co Wy chcielibyście sobie kupić podróżując do USA. Zapraszam do kolejnych filmików, możecie mnie subskrybować. Zapraszam na bloga i na Instagrama po nowe zdjęcia z podróży. Widzimy się niedługo, nie wiadomo jeszcze gdzie. Pa, pa, miłego wieczoru, miłego dnia.